występują. Dziadku, zatrzymaj się. Znajdźmy schronienie, bo zginiemy. Już niedaleko. Nie damy rady. Nie ma się czym przejmować. Dzięki amuletowi można zapanować nad siłami natury. To prawda. Chodźmy. Jesteśmy blisko. Może gringo dużo nam zapłacą i zimą nie będziemy się martwić o jedzenie. Chodźmy. Świat gringo jest inny. Musimy być ostrożni. Jasne. Muzyka? Donde están los gringos? Gdzie są gringo? No sé. Nie wiem. Abuelo? Dziadku? Apurémonos. Załatwmy to szybko. Zdjęcia? Dziadku, popatrz. Scenariusz. Deja eso. Zostaw to. Reżyseria. Trzymaj. Nie ufaj ludziom, których napotkasz. Zobaczysz niebezpieczeństwa, których wcześniej nie znałeś i zło, którego nie potrafisz sobie wyobrazić. Kto wie, jak bardzo można pogrążyć się w ciemności. Tylko źli to wiedzą. Co się dzieje? To czarna magia. Musimy natychmiast uciekać. Szybciej. Señora? Proszę pani? Potrzebuje pani pomocy? Wszystko w porządku? Thank you.
hungry. Moje dziecko chce jeść. Czasami amulet nie wystarcza. Zło złem zwyciężaj. Samo dobro to za mało. Weź go. Nie dostaniesz tego dziecka. Nie jesteś godny, by być ojcem. Crowley miał rację, że cię wyklął. Nie masz prawa do dziecka. Jesteś zbyt słaby. Rób, co chcesz. Oto całe prawo. Ono będzie moje. Czas wyzwolić naszego zbawcę. Nie żyje. Straciliśmy kolejne dziecko. Potrzebuję następcy. A wszystkie te dziwki są słabe. Spokojnie, kochanie. To tylko zły sen. Hey, Tessa. Why don't you go lay down on the couch? Połóż się na kanapie. Porządnie się wyśpi. I'll keep my bro here. Zastąpię cię. Thanks, Jason. Dzięki, Jason. Umieram z głodu. Przepraszam, nic nie przygotowałam. W porządku. Powinnaś wziąć tabletki nasenne. Wyglądasz koszmarnie. Dzięki. Nadal miewasz koszmary? Dlaczego nie ma przy tobie tego gamonia Daniego? Prowadzi. Stara się jak może, chociaż wcale się nie przejął. Poradzi sobie. Bardziej martwię się o ciebie. Nie mówię, że wiem, jak się czujesz, ale... Moja siostra też poroniła. Potem długo nie mogła dojść do siebie.
It's just the idea of never having children. Najgorsza jest myśl, że możesz już nigdy nie mieć dzieci. The doctors don't know everything. Lekarze się mylą. Maybe you still can. Może będziesz jeszcze matką. I know, I'm just... Wiem, ale... I'm scared. Obawiam się. What if I don't? A jeśli nie będę? Anything you want to talk about? Chcesz pogadać? I'm here. Jestem tu, jeśli to zauważasz. How much longer till we reach the site? Ile do kempingu? Soon, we can't miss it. Niedaleko. To jedyny bastion cywilizacji w okolicy. Rozbujajmy tę łajbę. Kto chce drinka? Ja. Kerry, myślałaś o pracy ze szklaną kulą? Czytasz w moich myślach. Weź mojego drinka. Ja nie muszę pić. Myślałam, że nabierzesz trochę ogłady. Jestem tu, by pisać o ludzkim życiu, a jego częścią jest picie. Nie do wiary, że namówiłeś szefów na artykuł o Habitat of Humanity. Zapytałem, ile można pisać o Britney Spears. Gazeta potrzebuje świeżego ducha. Stodoły. Tam jest prawdziwe życie. Chyba buduje się u was stodoły. Nic z tego. Wielki ten Teksas. Tylko dzicz. I Teksańczycy. Co to? Może są jacyś ranni. Nikogo tam nie ma. Widziałeś? Daj spokój, spieszymy się. Dzwonię na policję. Nie ma zasięgu. Spróbuję przez CB radio. Nikt nie odbierze. Ciszej. Tessa usłyszy. Już dawno po nich. Nikt nie musi wiedzieć. O czym? Co to, tajemniczy krąg i braterska zmowa? Mobilki, mobilki, zgłoście się. Tu tajemniczy kamper. Powiedz wszystkim, że dojeżdżamy. Mobilki, zgłoście się. Są jakieś pędzące lokomotywy? Wróć do załogi. Zgłoście się. Jak na szlaku? Stoją miśki? Nie umiecie się bawić. Witaj, słodziutka. Tu szturmujący Norman. Wygodne masz siedzisko? Mój długi lewar czeka na ciebie. Przepraszam, żartowałam, bez odbioru. Żartowałaś z Normana? No nieładnie, słodka gruszeczko. Może powajchujesz moim lewarem? Dojechaliśmy. Wszystko w porządku? Nie. Co za obleśny typ. Rozprostujmy kości. Spokojnie, tylko jakiś grubas jadący na kawie i burgerach. Tylko udaje twardziela. Zaręczyliście się, gołąbeczki?
Chcecie pokój na zapleczu? Spadaj. Spokojnie, to przez tę seksowną aurę, którą roztaczam. Raczej odór tequili. Żartowałem. Wiesz co, kotku? Mówiłem ci, że gdy Jason był mały, przyłapaliśmy go na przeglądaniu katalogu bielizny ze słoikiem wazeliny w ręku? Zamknij się. Dostał ksywę smarowidło. To boli. Myślałam, że paparazzi lubią wymianę ciosów. Porzuciłem życie paparazzo. Wszyscy do roboty. Pan nas wzywał? Już lecimy, Danny. Chodź, smarowidło. Bardzo tu spokojnie. Nakryjesz do stołu? Pomogę jej. Nie. Musisz odpocząć. Nie jestem inwalidką. Dirk, zapłacisz za camping? Parkometr jest przy ogrodzeniu. Tylko ja tu zarabiam prawdziwe pieniądze? Co to za liściaste stwory? Drzewa. Wyrastają z ziemi i wytwarzają tlen. Słyszałeś o nich? Tylko w pradawnych legendach, moja wróżko. Opowiedz mi jeszcze o tych drzewach. Żartowałem. To był wrak. Pewnie go teraz odholowują. Koleżka z radia to tylko napalony tirowiec. Mamy wakacje, wiem, ale kiepsko się rozpoczęły. Tessa nie potrzebuje stresów. Jest wrażliwa. Wiem. Mamy być wyluzowani. Łysa głowa księżyca, nastrój imprezy podsyca. Przestałeś imprezować? Co to było do cholery? Zew natury. Padlinożerny kojot. Poznajcie Boba. Bob Weaver. Chyba wystraszyłem chłopaków. Ja też jestem zaskoczony. W kwietniu nie ma ruchu. Unikamy letnich tłoków. Sprytnie. Tylko nie zmieńcie się w odludków. Niektórzy to lubią, ja nie. Jedziemy na Parade Island. A ciebie co przywiodło? Business. Interesy. To moja trasa. W Chester jest jedyny motel, gdzie wynajmują pokoje na godziny. Dlatego zatrzymuję się tu na drzemkę i wracam na trasę. Czym się zajmujesz? Sprzedaję sztućce. Takie noże są w restauracjach wzdłuż trasy. Sprawdźcie sami. Śmiało. Świr. Nierdzewna stal wysokiej jakości. Nie znajdziecie tego na aukcji internetowej. Nie sądziłem, że spotkam komiwojażera. Niewielu nas zostało. Tylko ten fach znam. Uwielbiam jeździć pustą szosą. Mam CB i radio do towarzystwa. Niezły nóż. Za dziesiątaka jest twój. Serio? Jasne. Przyda się. Może chcesz zestaw piękności? Może innym razem. Świetnie się z wami rozmawia, ale muszę jechać. Trzymajcie się głównych dróg. Teksas bywa bezlitosny, zwłaszcza przy granicy. Dzięki. Widzieliście spalony samochód? Okropny widok. Jaki samochód? Nic nie widzieliśmy. Bądźcie ostrożni.
I nie zwracajcie uwagi na kojoty. W okolicy prawie ich nie ma. Nikogo nie połkną. No może tylko tę małą. Od razu czuję się bezpieczniej. To prawdziwy świr. Jeździ w pojedynkę? Poradzi sobie. To były żołnierze sił specjalnych. Akcja Pustynna Burza lub coś podobnego. Skąd wiesz? Nie zauważyliście tatuażu na przedramieniu? Popracujcie nad spostrzegawczością. Kerry? Ominęła cię atrakcja. Ale ciemno. Nie boicie się, że pojawi się jakiś duch? Nie ma się czego bać. Ja boję się, że nie dostanę roboty. Wszystko straciłem. Każdy z nas coś stracił. Nie odzyskam już tego, co zainwestowałem. Tak się nawaliłem, że nic nie widzę. Żyję. Pij więcej, myśl mniej. Za przyrodę i jej piękno. Za przyrodę. No dalej. Za matkę naturę. Przepraszam, natura mnie wzywa. Właśnie. Moja dziewczyna zawsze ma świetne pomysły. Ja też odcedzę kartofelki. Hej, kowboju, może poczekasz na Kerry? Nic z tego, szeryfie. Sikanie na powietrzu to męska rzecz. Może jeszcze jedno piwko? Dzięki, lepiej zostawmy kilka na śniadanie. Jak chcesz. Witaj. Tego się nie spodziewałeś, co? Do wybrzeża mamy tylko dzień drogi. Tam poczujesz się lepiej. Nie mogę się doczekać bryzy oceanu. Colorado czuje się przytłoczona. Bob chyba nie docenia tej okolicy. Pod gwiaździstym niebem, wśród malowniczych wzgórz, czuję się wolna. Ja też. Tylko trochę się martwię. Wszystko będzie dobrze. Potrzebuję trochę czasu. Możemy adoptować dziecko. Jesteś wspaniałym mężem i przyjacielem. Z tobą będzie mi dobrze. Dirkowi też. Jasne. Gdzie on właściwie jest? Zbyt długo go nie ma. Gdzie ja jestem? Wszystkie drzewa są takie same.
Nie jest dobrze. Bogini Babilonu, wejrzyj na te kobiety, ich grzeszne dusze pragnące odkupienia. O wielki Babilonie, daj im życie. Daj im siłę, by urodziły potomka przyszłości. Pozwól, by dostąpiły zaszczytu nieśmiertelności. Jesteś gotowa oddać się ogniowi? Nie. Ogień cię nie przyjmie. Jesteś gotowa oddać się ogniowi? Nie. Więc on cię nie przyjmie. A ty chcesz stać się jedną z nas? Nie. Zatem ogień cię porzuca. Niech mnie diabli. To lepsze niż budowanie farm. Będzie hit. Jesteś gotowa, by oddać się ogniowi? Zatem nadszedł twój kres, dziecko. A ty czy jesteś gotowa oddać się ogniowi? Nieszczęsna śmiertelniczka. Ta jest gotowa. Spójrzcie na nią, bracia. Widzę, że ogień cię przyjmie. Będzie super temat. Matko, uznaj tę kobietę za godną nas. Zbyt długo nie wraca. Pójdę go poszukać. Nie idź w te ciemności. Mówiłaś, że to tylko natura. Możecie zaatakować grzechotnik. A jeśli Dirk jest w tarapatach? Podaj telefon. On swój pewnie wyłączył. Odbierał mnóstwo telefonów z redakcji. Wątpię, by go wyłączał. Niech to szlak. Nie ma zasięgu. Wcześniej używaliście walkie-talkie. Może ma je przy sobie? Możliwe. Idę poszukać. Bracia, jesteście gotowi na tę chwilę? O bogini, zaufaj swemu słudze. Przyjmij ten dar i prowadź mą dłoń ku twym celom. Oto ofiara. Obdarz mnie mocą, Matko Babilonu. Ofiarujemy ci krew i ciało. Spotęguj naszą moc. Ucztujcie. Cholera. Telefon. Stary, jesteś tam? Słyszysz mnie? Odbierz. Brać go. O, w mordę. Jak skończycie, spalcie je. Nikt nie może się dowiedzieć. Łapcie go.
Nie odbiera. Dirk? Gdzie on jest? Słyszysz to? Myślałem, że jesteśmy sami. Odpalaj kampera. Odpal silnik. Co się dzieje? Odpalaj. Tessa, wskakuj. Tessa! Moja ręka. Odcięli mi rękę. Co się dzieje? Słyszałaś? Co? Zostań w środku i zamknij drzwi. Co jest gra? Co się stało? Kim jesteście? Kim jesteśmy? Nasz znak to spustoszenie. I potępienie, a ty należysz do nas. Ty bydlaku, zostaw nas. Stul pysk. Albo będzie po tobie. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Jesteśmy na kempingu przy trasie I-60. Chcą nas zabić. Jeśli słyszycie, pomóżcie. Czemu nikt nie odpowiada? Jest tam kto? Błagam, czy jest tam ktoś? Jakiś problem, Bob? Pewnie, że tak. Sprzedałem wam najlepsze noże, a co dostaję? Ugotowaną oponę? Nie bądź taki ostry. Nie nadążamy nauczyć kucharzy gotować. Jak to? Sama nie wiem, po prostu znikają. Wielu ludzi tu znika. Podać coś jeszcze? Kawałek tej cytrynowej bezy. Przepraszam, ale tego nie da się zjeść. Związać ich. Wracamy. Zostaw go mnie. Zostaw mojego brata. Słodziutka krew. I mocna. Mógłby być jednym z nas. Jest tam kto?
Tu Norman, złociutka. Czekałem całą noc. Sprawdź budę. Rozwal zamek. Rozwal go. Otwierają się na zewnątrz, debilu. Nie marnuj całej nocy, otwórz. No dalej, cukiereczku, podaruj misiowi troszkę swej słodyczy. Nie zostawiaj mnie tak. Zwiała. Nie przeżyje. Zjedzą ją żywcem. Znajdziemy ją, szefie. Dobrze pachnie. Wiązać ich i ruszamy. Czas na przejażdżkę, osiłku. Ten jeszcze żyje. Zrób z paska zacisk. Utrzymajcie ich przy życiu do kolacji. Nie zabijajcie nas, nikomu nie powiemy. Mamy pieniądze. Masz przekąskę. Oto nasza ślicznotka. Zabiję cię, jeśli ją tkniesz. Zaknebluj go. Zamknij się. Spójrzcie, bracia. Nosi krzyż cieśli. To znak. Złożyliśmy ofiarę ogniowi i otrzymaliśmy dar. Jesteśmy dobrymi ludźmi. Proszę, zostawcie nas. Nie płacz, dziecino. Jesteś w domu. Na honorowym miejscu. Nie, błagam. Cholera. Wystraszyłaś mnie. Wybacz. Chciałam powiedzieć, że prysznic czeka. Wszystko gra? Tak. Przypomniały mi się dzieciaki, które spotkałem po drodze. Nie myśl o nich, skup się na tym, co widzisz. Jestem żonaty. Co z oczu, to z serca, kotku. Mam ochotę na porządnego chłopa. Dziękuję, ale nie byłbym porządny, baraszkując z tobą. Jasne. Prysznic czeka. Co mam z nim zrobić? Weźcie, co się da. Resztę spal razem z ciałem. Załatwione.
Popatrz na to. Zajmij się robotą. Pachnie fiołkami. Chcesz niuchnąć? Zamknij się i bierz to, co się nadaje. Jak chcesz. Nadal krwawi, szefie. Ma być żywy i przytomny. Zatamuj krew. Się robi. To go przywróci do życia. Los nam sprzyja. Przypomnijcie sobie noc przed 70 laty. Jako wasz pastor odprawiłem tu rytuał Babilonu, zapewniając wam nieśmiertelność. Rządziliśmy nowym światem jak królowie. A teraz nadszedł czas naszej królowej. Przyprowadzić ją. Oto ona. Matka łajdaków i zarazy panującej na tej ziemi. Pijąca krew męczenników Chrystusa. Straciłaś dziecko, prawda? Skąd wiesz? Taka jest przepowiednia. Napisana na długo przed twymi narodzinami. Nie przeczuwałaś tego? Ciesz się i to zaakceptuj. To twoje przeznaczenie. Puśćcie nas. Dokąd? Tu jest twój dom. Jesteś szalony. Ja? Crowley też tak mówił. Brak ci duchowej siły potrzebnej przywódcy. Nie jesteś przy zdrowych zmysłach. Nazywasz mnie wariatem? Tak. Nie jesteś gotów. Jesteś ledwie robakiem wśród bogów. Jego moce były niczym przy moich. Był zazdrosny, więc wygnał mnie, bym żył wśród potępieńców. A teraz odejdź na zawsze. Wyklinam cię. Odszedłem, by posiąść moc, jakiej nie znał świat. By pokazać wszystkim, że czarna magia to jedynie początek. Moje bractwo rosło w siłę. A Crowley skończył jako ćpun. Ja przetrwałem nietknięty i nieśmiertelny. Skoro masz moc, wypuść nas. Pokażę ci moc. Przestań. Parzy. Taka jest natura ognia. Najpierw parzy, potem zsyła wizję. Ale musisz tego chcieć. O czym ty mówisz? Słuchaj uważnie. Chcesz tego dziecka, prawda? Ja mogę ci je dać. Tylko oddaj się ogniowi. Zaciągnij ciało w krzaki i odsuń motocykle od kampera, bo spłoną. Gdybyś nie rozwalił kibla, nie musiałbym iść w krzaki. Śmieszy cię to? Kretyn. Oferuję ci tron nieśmiertelności, a ty go odrzucasz? Podnieś ich. Rozumiem, że potrzebujesz właściwej motywacji. Nie słuchaj go. Twardziel z ciebie. Nie waż się jej tknąć. Zobaczymy, do czego jesteś zdolny. Puść go. Spacer bohatera, szefie? Tak jak w Laredo? Właśnie tak. Ha, 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 ha.
Zaraz wszystko będzie jasne. Wstawaj. Tessa? Nie ruszaj się. Ronald pociął już ze 100 kobiet. Twoja może być 101. Jeśli chcesz, by żyła, musisz się wykazać. Zdejmuj buty i idź do niej jak mężczyzna. Nie zabijesz jej? Nie. Pierwsze kroki są najtrudniejsze. Obserwujcie go. Danny, nie. Nie rób tego, stary. Milczeć. Przygotuj się na swoją kolej. A ty patrz, jak twój chłopak staje się prawdziwym mężczyzną. Dalej, mały. Jeszcze tylko jeden krok. Już wiesz, co znaczy być prawdziwym facetem. Wybacz mi. Jeszcze raz. Czy jesteś gotowa oddać się ogniowi? Nie wiem, o co ci chodzi. Wypuść nas, proszę. To nic strasznego. Powiedz tak. Inne się nie zgodziły i już ich nie ma. Ja się zgodziłam i wypełniło mnie światło. Całą mnie wypełniło. Teraz jest przyjemnie, ciepło i już nie boli. To bardzo miłe uczucie. On odbierze wszelki ból. Zabierzcie ją stąd. Widziałaś jej uniesienie? Ty też możesz to poczuć. Nie chcę. Gdzie jest ten przeklęty telefon? Myślałaś, że ci się uda, suko? Krzycz sobie, przed nami cała noc. Dlaczego każesz mi to robić? Proszę, nie. Zostaw go, proszę. To twoje laluniu? Nie. A jaki masz kolorek na sobie? Zamknij się. Krzycz ile chcesz, i tak nikt nie usłyszy. A niech mnie. Spokojnie. Nie zrobię ci krzywdy. Gdzie jest reszta? Zabrali ich. Ja byłam pod wozem. Odcięli rękę Dirkowi. Zabili Jasona i zabrali Tessę. Spokojnie, po kolei. Którędy pojechali?
Przestań, proszę. Nie przestanę, póki we mnie nie uwierzysz. Jesteś gotowa oddać się ogniowi? Nawet nie wiem, o czym mówisz. Szkoda. Przyprowadź psy. Obiecałem, że go nie zabiję. Ale od życia do śmierci prowadzi długa droga. Wiesz, że człowiek może przeżyć, nawet jeśli straci 3/4 swojego ciała? Widziałem taki przypadek. Błagam, nie rób tego. Te bestie mogą zjeść tyle, ile ważą. Musimy je karmić 3 razy dziennie. Wiesz, co lubią najbardziej? Żywe ofiary. Wypuść go, a przyrzekam, zrobię wszystko, co każesz. Tessa, nie. Co powiedziałaś? A jednak. Puść ich, a zrobię, co chcesz. Nie rób tego. Tylko odpowiedz na pytanie, czy jesteś gotowa oddać się ogniowi? Tak. Oddaję się ogniowi. Niech stanie się światłość. Wzywam cię, władco ciemności, Babilonie. Wzywam cię, władco bólu. Przybądź z wnętrza ziemi. Przywołuję twe oblicze przed ogień życia. Przybywaj z ciemności i ukaż się. Jest nasza, bracie. Bluźniercy. Wstawać i braci. Precz od mojej żony. Tessa, kochanie, obudź się. Musimy uciekać. Dokąd się wybierasz, gnido? Nie zabijesz mnie. A to co znowu? Nie wiem, jak wpadliście w to towarzystwo, ale spadamy stąd. Jeśli znajdziesz moją rękę, to ją weź. Pomóż mu wejść. Dokąd idziesz? Uruchom silnik. Idę po pozostałych. Nie daj się zabić. Obudź się, królewno. Czas skonsumować nasz związek. Chodź do mnie. Postaraj się dojść do wozu. Ja zajmę się Tessą. Ona już ma faceta, bydlaku. Spadamy, księżniczko. Wstawaj.
Zaczekaj, widzę Boba z Tessą. Wracamy po nich. Stój! Nie potrafię jeździć tym złomem. Otwieraj drzwi. Nie możemy zostawić Daniego. Otwieraj. Dobra. Chryste, dokąd to? Ja prowadzę. Wskakuj szybko. Ruszaj. Tak się cieszę, że cię widzę. Za nimi. Nie tak ostro, stary. Niektórzy tu cierpią. Wybacz, to te teksańskie drogi. Wszyscy cali? Jasne, nie może być lepiej. Dobrze, że miałem zapasowe noże. Dam ci coś na ból, kochanie. Świetnie. Trzymaj. Tessa i Dirk muszą jechać do szpitala. Danny też. Tej małej będzie potrzebny ktoś więcej niż lekarz. Kim są ci ludzie? Dlaczego zabili Jasona i zrobili to Tessie? Nie wiem, ale musisz wytrzymać. Dla Tess. Nie chcę wam psuć podniosłej chwili, ale ktoś mógłby zacisnąć mi pasek, zanim się wykrwawię? Już idę. Dzięki. Tessa? Kochanie, obudź się. Powiedz coś. Dziecko kopie jak oszalałe. Spójrz na mnie. Co te dranie ci zrobiły? Ja nie chciałam. Spokojnie, jestem przy tobie. Co się tam wydarzyło? Pamiętam tylko ciemność i głos mojego dziecka. Dzieje się coś złego. Musimy natychmiast do szpitala. Przecież nie wiozę was na piknik. A propos, kończy się gorzała. I krew. Jesteś gotowy? Położę cię na łóżko. Jadą. Zostawmy torby. Przyłączmy się do imprezy. Jadę po ciebie, Tysiu.
Wiesz, gdzie jesteśmy? Na południe od El Rio. Mamy 80 kilometrów do najbliższego miasta. Wezwiemy policję? Spróbuj przez CB radio. Albo i nie. Straciłam komórkę. Masz telefon? Wybacz, nie jestem na czasie z tymi zabawkami. Wytrzymajcie jeszcze. Gdzie twoja komórka, Dirk? Straciłem ją, kiedy Danny zadzwonił przez walkie-talkie. Od tego się zaczęło. A ty? Zgubiłam ją. Chciałbym, żeby to był tylko zły sen. Obudzimy się i Jason będzie z nami. Myślisz, że to możliwe, kochanie? To tylko sen? Nic już nie wiem. Ważne, że jesteśmy razem. Racja. Słyszycie to? Zabierzcie to. Zdejmijcie to ze mnie. Trzymajcie, chłopcze. Nie ruszaj się. Nie daje się wyjąć. Trzymajcie się. Kocham cię. Niech to szlak. Kerry, Dirk nie żyje. Chwyćcie się czegoś. Już po tobie, bydlaku. No jedź, maleńki. Są z drugiej strony, wracają. Niech to szlak. Kerry, musisz mnie zastąpić. Natychmiast, to rozkaz. Łap za kierownicę. Nie potrafię. Gotowa? Trzymaj gaz do dechy i kieruj się do miasta.
Kim ty jesteś? Utrzymuje nas przy życiu. Zajmij się dziewczyną. Witam, wróciłem. Chodź tu, drani. Boli? Widzę drogowskaz. To twój przystanek, dupku, wysiadasz. Trzymajcie się. Co to za dziura? Po co tu przyjechaliśmy? Miałaś się nie zatrzymywać. To San Pietro, wymarłe miasto. Pięknie. Ani lekarza, ani szpitala. Już po nas. Ktoś jest w kościele. Tam jest bezpiecznie. Nigdy mnie tam nie ciągnęło. Może te ludożerne demony na motorach nie wejdą do kościoła. Słyszysz to? Biejemy. Musimy się ukryć. Idziemy do kościoła. Wezmę Tessę. Wyjedźmy stąd. Oni nas dogonią. Rusz się, Danny. Trzymam cię. Ruszcie tyłki. Otwórz drzwi. Zaryglujcie drzwi. Będą używać wszelkich sposobów. Bądźcie czujni. Siadaj, kochana. Trzymasz się? Są zbyt silni. To nic nie da. Wejdą tu prędzej czy później. Sprowadziliście zło. Przez te wszystkie lata przygotowywałem się na ten moment. Odnaleźliście mnie. Przeznaczenie się wypełnia. Może powiesz, kim do cholery jesteś? Ojciec Tito. Wasza ostatnia deska ratunku. Jestem Danny, a to Bob. Jest tu telefon? Nie. Ja też chciałbym pomścić ofiary, ale tam rządzą złe moce. Jestem za słaby. Może nam pomóc ten talizman Majów, który ofiarował mi dziadek. Jest w stanie okiełznać siły natury.
Znasz te poczwary, które nas gonią? To władcy świata nienawiści, jeźdźcy apokalipsy, wygnańcy. Nie obchodzą mnie te bajki. Kim jest ten typ w czarnym kapeluszu i czego chce? Powiedz, jak go powstrzymać? Wielu już próbowało, ale on jest nieśmiertelny. Nieśmiertelny? Chcesz powiedzieć, że nie da się go zabić? Kim on jest? Był niegdyś oddanym kastylijskim księdzem, doglądającym odbudowy kościoła w pewnej hiszpańskiej wsi. Przypadkiem odkopał tam tajną świątynię czcicieli szatana. Wkrótce zawładnęła nim czarna magia. Udał się do Anglii w poszukiwaniu pokrewnych grzeszników. Zgromadził wyznawców okultyzmu, by pokazać im moc silniejszą od natury. Wydawało mu się, że znalazł receptę na ludzką śmiertelność. W sercu miał jednak złe zamiary. Bogini Babilonu, zaufaj swojemu słudze. Przyjmij ten dar i prowadź mą dłoń ku twoim celom. Oto ofiara. Ofiaruję ci ciało. Nawet jego pobratymcy nie przyjęli jego metod i uznali go za zboczeńca. Dałem jej życie wieczne. Podarowałem jej nieśmiertelność. Został wygnany do Ameryki. Czcił szatana i został nieśmiertelny. Musiał tylko spożywać ludzkie mięso. Teraz szuka następcy, który zmieni się w bestię i przyniesie kres naszym dniom. Dlatego zapładniał kobiety w nadziei, że urodzą mu księcia ciemności. Ona jest naszą wybranką. Pojmijcie ją żywą, a resztę zabijcie. Dziś narodzi się władca ciemności. Odjedziemy w chwale do nowego świata. W kościele nas zabiją. Nie. Macie moc, którą wam ofiarowałem. Klecha jest stary. Śmiertelnicy są ranni. Możecie bać się tylko siebie. Ojcze, co jej jest? Nosi w sobie dziecię ognia. O czym ksiądz mówi? Nie mogła zajść w ciążę. To odrodzony Babilon, antychryst. Cudownie. To niedorzeczne, jest chora. Nie odpowiedział ojciec na pytanie, jak go powstrzymać? Po wejściu tu będzie podatny na twoje ciosy. Nie o to mi chodziło. Święta Panienko z Guadalupe, módl się za nami grzesznymi w godzinę naszej śmierci. Magia. Jasne. Abrakadabra. Musimy zabarykadować drzwi. Carrie, pomóż mi. Oni są nieśmiertelni. Co to da? Będziemy walczyć o życie. Dziecko się rusza. Jest ciepłe. Wypełnia mnie światło. Co robimy? Połóż ją na ołtarzu. Wyjmij ją. Co robimy? Znajdź sobie broń.
Mam. I really don't like this. Nie podoba mi się to. Świetny wybór. Z Jezusem wyglądasz groźniej. No, chodźcie, dupki. Tak, trzymaj. Moje oczy płoną. Widzę potworne rzeczy. Może ojciec pomóc? Nie. Jej krew musi namaścić Najświętszego z Najświętszych. Co ojciec wyprawia? Chcę ocalić jej duszę i cały świat. To moja żona. Co ojciec robi? Dziecko jest głodne. No chodź. Get the girl. Bierzcie dziewczynę. Ja zajmę się tym śmieciem. Przez ciebie straciłem dziadka, ale nadszedł twój kres. Nie powstrzymasz mnie. Nigdy nie miałeś takiej mocy. Jesteś gotów, chłopczyku? Padre. Ojcze. Potrzebuję twoich zaklęć. Nie mogę zabić tych drani zwykłymi nożami. Odsuń się. Jesteś niczym. Ty i twoje pogańskie modły. Wyślij go z powrotem do piekieł, ojcze. Dobrze się spisałeś, bardzo dobrze. Zło złem zwyciężaj. Samo dobro nie wystarczy. Weź ten amulet. Ona musi go użyć przeciwko niemu. Wyłaź stąd. Zabawimy się. Zająłem się nim. Możesz wyjść. Zaczekaj tu chwilkę. Dalej, stary, zwiąż jej nogi.
Danny, musimy uciekać. Ruszajmy. Musimy jej pomóc. Co zrobimy? Nie wiem, może... Obiecaj, że ją uratujesz. Obiecuję. Chyba jestem ci coś winien. Myślisz, że ci się uda? Zatnij się i spróbuj. Twoje noże są słabe jak ty. Twoje zmagania są bezowocne. To dziecko musi się urodzić. Jego czas nadszedł, a twój minął. Ale walczyłeś mężnie. Jesteś moim pierwszym poważnym przeciwnikiem od 70 lat. A teraz wybacz, muszę odebrać poród. Nie dotykaj jej. Boże, ratuj. Jeszcze jeden trup. Ja nigdy się nie poddaję. Użyj tego, by go zniszczyć. Tylko ty możesz to zrobić. Crowley miał rację. Nie jesteś wystarczająco silny. Nigdy nie byłeś. Mam prawo do tego dziecka. Jakim prawem chcesz władać piekłem? Klecha myślał, że amulet go ochroni. Powierzył mu moc, której nie miał. Teraz ja ją mam. Razem możemy rządzić światem. Ofiarowałem ci nieśmiertelność. Pomóż mi. Rodzę. Co? Co tak naprawdę siedzi w tobie? Moje dziecko. Proszę, pomóż mi. Jesteś moją jedyną przyjaciółką. Ah!
I don't understand. I'm alive. Ja żyję. Jak to możliwe? I couldn't stop him. Nie zdołałam go powstrzymać. Tess? Tessa? Jesus. What happened to Carrie? Co się stało Carrie? Is everybody dead? Czy wszyscy nie żyją? Come closer, Danny. Podejdź, coś ci pokażę. What is it? Co to jest? It's a boy. Chłopiec. How can that be? Jak to możliwe? To cud. Nie rozumiem, jak to się stało. Nie cieszysz się? Jesteśmy rodziną. Pewnie, że się cieszę. Lepiej uciekajmy stąd, zanim oni znów ożyją. Oni już nie wstaną. Telewizja Polska. Tekst Jakub Bruszewski i Grażyna Adamowicz-Grzyb. Czytał Piotr Borowiec.